Witajcie. No, teraz się nagrywa razem z głosem. Czekajcie, założę czapkę. O! No. I widzicie, taki oto krajobraz. Tu ognisko zacząłem palić. Tam następne i tam jeszcze dwa. Także 5 ognisk już rozpalonych. Początek takich prac porządkowych. Tutaj tak jak żeście radzili, na kupę te gałęzie spalić to i tyle, będzie fajnie. Tu jeszcze ten kawałeczek mi zostanie tak mniej więcej do tych brzuzek młodych. Także jeszcze podejrzewam, że 4 z 5 ognisk i potem tamtą stronę. Widzicie, fajnie to jest, bo tu jest biało. Tu jest biało i w sensie, że one się świecą, te brzozy, że je widać. I łatwo je znaleźć, także to jest fajnie, bo ta talerzówa tu zrobiła kawał dobrej roboty. No i słuchajcie co, pozbieram to. O, patrzcie, jakie fajne rzeczy. Ej, a myślałem, że na zło muszę pojechać. A okazuje się, że nie muszę. O, wcześniej znalazłem rower. No tak, no zrobili sobie tutaj śmieciowisko przez wiele lat, jak tutaj nikt nie gospodarzył. I tak to wygląda. No co, gałęzie tutaj, te brzozy wszystkie, co to takie samosiejki rosły, to talerzówa to połamała, powyrywała, teraz to trochę przeschło. Będzie łatwe do zbierania, praktycznie to się wszystko... O, jeszcze telefon, wiedział kiedy zadzwonić. W każdym razie, o, tutaj na razie to wszystko daję na kupę, potem się tym zajmę. No widzicie, tu jeszcze słuchajcie, też śmieci, puszki, plastiki, skrzynki, no dziada i baby brakuje. O, to jeszcze jakaś skrzynka. No trzeba to, no co, będę z przyczepą jechał i to zbierał, no bo co mam innego zrobić. A tu widzicie, o, też nie wiedzieli co z tym zrobić, wyrzucili mi to do lasu. Tutaj w sensie do lasu, bo tutaj był wcześniej las, jak to wyrzucali. O, i nawet kineskopy dwa. Zobaczcie, jakie fajne połamane. Jeden tutaj, a drugi tamten mniejszy. Kurde, wiecie co? Ale to zrobił głupek jakiś. Ale to, słuchajcie, no głupich nie sieją. Sami się rodzą. Wiecie chociaż co to jest? To jest jeden z pierwszych telewizorów chyba. Nie wiem, nie pamiętam, czy on się nazywał Wisła chyba. Ale jazda. No. Dobra, na razie robię przerwę, bo pomocnik chce się tutaj coś zapytać. Zaraz coś dogramy. No. Witam jeszcze raz. No i co? Tu się to trochę pali, jak należy. Tam też już się trochę zajęło. Znaleźliśmy tutaj kilka takich dzikich wysypisk. Zamówię kontener, ale wcześniej to pozbieram do przyczepy, a potem z przyczepy wrzucę do kontenera, bo tak, to żeby oni przyjechali z tym kontenerem i od razu go zabrali, to też trzeba tak zrobić, bo potem się denerwują, że się trzyma kontener nie wiadomo jak długo. O. I ten. O. No i to się spokojnie dogasi, znaczy dopali tutaj. Mamy tutaj fajną robotę, o. A tam co, ognisko czy mgła, słuchajcie. Ale fajnie to widać. Na ognisko nie bardzo wygląda, bo przecież nie ma źródła dymu. Poza tym dym, popatrzcie jak tu wygląda. A tam. I tylko przy tym lesie. A pierwszy raz coś takiego widzę. Pójdę sprawdzić kawałeczek. No. Także tutaj się pali. Tu się pali, to wszystko fajnie. No i od razu będzie czyściej. Następnym etapem zobaczymy, może jutro przyjdę. Chciałbym bardzo. To wszystko tutaj będę zagarniał. I będę szedł w tamtą stronę. Nie wiem, czy to będę robił sam, czy może młody mi pomoże. A z niego bardzo fajny pomocnik. Także zobaczymy co i jak. Synek, chodź tu do mnie.
Te śmieci będziemy zbierali. Przyczepa, ciągnik. Trzeba tu ciapka przywieźć. I wtedy ciapka zaczepić do przyczepy i to wszystko rzucać. Te śmieci, słuchajcie. Butelki, złom, rower połamany. Co tu mamy jeszcze? Kierownica jeszcze była. O, kierownica, wózek. O. Także taka robota. Jutro może, bo ten filmik nie będzie zbyt długi, bo już kończymy, ale jeszcze jutro coś dogram. To zmontuję z tego jakiś jeden filmik, może coś fajnego wyjdzie. No. No i słuchajcie, a propos tego, co wam mówiłem, że no ludziom się nie chce robić, no po prostu nie chce się robić. Ja słuchajcie, za to co teraz robię tutaj sam, znaczy sam, z pomocnikiem, to chciałem płacić 25 zł za godzinę. Żeby przyszli, zarobili sobie, nie wiem, młodzi, starzy, obojętnie, nie interesuje mnie. Żeby ktoś przyszedł i takie rzeczy po prostu porobił. No robota strasznie ciężka. Ziemniaki można upiec, kiełbachę można upiec, usiąść sobie, na spokojnie browarka się napić przy ognisku. Ja bym chciał tak pracować za takie pieniądze, powiem wam. No ale nie ma. Nie chcą robić. Także niestety nic na to się nie poradzi. No, to tyle wobec tego z dzisiejszej akcji. Jutro zobaczę może. Nie, nie będę jeszcze zbierał śmieci. Najpierw te gałęzie. Bo tak mi przeszło przez myśl, że może by najpierw śmieci po prostu z ciągnikiem, ale sam jestem to, co będę gałęzie zbierał i śmieci zbierał, to nie ma sensu. Więc najpierw gałęzie po prostu poskładam na kupę, podpalę, takie ogniska porobię, oczyszczę i wtedy dopiero jak już będzie to oczyszczone bez gałęzi, wyjadę pługiem i to wszystko przeoram i tak zostawię do wiosny. Na wiosnę przejadę bronami i powinno być, myślę, że już całkiem dobrze. O. Lubię tą ziemię, powiem wam. No cholernie ją lubię. Mimo, że tutaj tyle pracy, tyle sił, ale bardzo ją lubię. No, to trzymajcie się, na razie, cześć. No, witajcie wszyscy. No drugi dzień pada z rzędu. Wczoraj cały dzień, całą noc, dzisiaj od samego rana. Chciałem dalej dokończyć to palenie gałęzi, no ale w takich warunkach no to raczej nie jest możliwe. W każdym razie jadę na pole zobaczyć, bo no, dwa dni dla mnie na polu no to jest, znaczy dwa dni, żeby mnie nie było na polu, to jest dla mnie zdecydowanie za długo. To jeszcze są inne obowiązki wkoło domu i te zetory chcę jeszcze dokończyć. No ale wiecie, no wszystkiego się nie da. No, w taką pogodę to mogę tylko przejechać, zobaczyć jak to wygląda. Tak wizualnie po prostu to zbieranie gałęzi na tym kawałeczku, który zrobiłem przedwczoraj. No i sam jestem ciekawy po prostu, dlatego tutaj przyjechałem. Przy okazji zobaczyć, ocenić może się uda, ile to by zajęło, no tylko nie w takich warunkach, słuchajcie, no żeby nie padało. Tam jest głównie brzoza. Brzoza się będzie paliła nawet mokra, bo ona ma tą korę taką nasyconą, że ona się pali zawsze i wszędzie, więc to jest plus tego wszystkiego. No ale jednak no najlepiej jak jest sucho, wiadomo, żeby to, bo to i ubranie nie moknie od tych krzaków i buty i tak to za chwilę trzeba będzie wracać. No są filce, no filce to jest genialny wynalazek, rzeczywiście najlepsze buty na świecie. Śmieję się oczywiście, ale no w pewnych sytuacjach zdecydowanie niezastąpione. W każdym razie no zobaczymy, jak to wszystko, jak to w tej chwili będzie wyglądało. Słuchajcie, no co, pogoda plusowa, deszcz pada, no fajnie by było, jakby się grzyby pojawiły, ale myślę, że po tych przymrozkach, jakie były chyba przez dwa dni, no to o grzybach raczej można by zapomnieć, ten sezon by nie wróci. Chyba że zaczęłoby świecić słońce, ale z tego co wiem, to na to się nie zanosi. No jesteśmy już tutaj wstępnie na polu.
No słupy widać, część porozkładana, no ale tak patrzę, czy te gałęzie się świecą. No się nie świecą, co mnie bardzo cieszy. To wszystko jakoś fajnie się oczyszcza. No, teraz jeszcze tylko pługiem przejechać, no ale z tym pługiem, no to teraz to nie poradzę. O, tu już widać, zaczynają się świecić. Czyli tutaj trzeba będzie dalej posprzątać. Ślady po robocie talerzowej są. No ta talerzówka to naprawdę fantastyczną pracę odwaliła tutaj. Bardzo jestem z niej zadowolony, bo to wszystko pokładło. Także już jest praktycznie co orać w tej chwili, można powiedzieć. To jest ekstra. No tu fajnie, pozbierać to raz, dwa, na kupę rzucić, spalić i spokój święty. Dobra. No to tyle, zawracam tutaj teraz. Bo tutaj mam taki kawałek utwardzony, ja go specjalnie nie ruszałem, że mogę wjechać autem. No i mimo tego deszczu mam nadzieję, że wyjechać. O. Całkiem fajnie. No i trzeba by tylko rzeczywiście gałęzie pozbierać, popalić. Nawet szybko pójdzie, powiem wam, bo rzeczywiście jak byłem tutaj przedwczoraj z młodym, no to on się tutaj trochę bawił, trochę pomagał, bardzo fajnie. Niech się uczy takiej roboty przy okazji, przez zabawę. No i co? No i to jakoś już rzeczywiście wygląda. To zbieranie wcale nie jest takie tragiczne. Także słuchajcie, dziwię się. Już widać, zaczynają się świecić. Czyli tutaj trzeba będzie dalej posprzątać. Ślady po robocie talerzowej są. No ta talerzówka to naprawdę fantastyczną pracę odwaliła tutaj. Bardzo jestem z niej zadowolony. Bo to wszystko pokładło. Także już jest praktycznie co orać w tej chwili, można powiedzieć. To jest ekstra. No tu fajnie, pozbierać to raz, dwa, na kupę rzucić, spalić i spokój święty. Dobra. No to tyle, zawracam tutaj teraz. Bo tutaj mam taki kawałek utwardzony, ja go specjalnie nie ruszałem, że mogę wjechać autem. No i mimo tego deszczu mam nadzieję, że wyjechać. O. Całkiem fajnie. No i trzeba by tylko rzeczywiście gałęzie pozbierać, popalić. Nawet szybko pójdzie, powiem wam, bo rzeczywiście jak byłem tutaj przedwczoraj z młodym, no to on się tutaj trochę bawił, trochę pomagał, bardzo fajnie. Niech się uczy takiej roboty przy okazji, przez zabawę. No i co? No i to jakoś już rzeczywiście wygląda. To zbieranie wcale nie jest takie tragiczne. To w każdym razie no jestem zadowolony. Tutaj tych parę krzaków, ale to kurczę, no mówię, deszcz pada. Nożyce wezmę takie do gałęzi. Mam takie, kupiłem do wycinania, do obcinania gałęzi przy drzewach, krzewach owocowych i tak dalej. One tutaj sobie z tą cienizną poradzą, więc ją bardzo ładnie tutaj obetnę. To będzie całkiem nieźle. No i co? No taka króciutka dzisiaj relacja. Może coś dołożę jeszcze. Nie wiem właściwie, co mam dzisiaj robić, no bo czekam na ten telefon w tej chwili nowy. Przyznam wam się, że przyjechałem do Polski, ale to dosłownie na 5 minut, bo dzwonili wczoraj, przedwczoraj. Także wyjeżdżam, być może nawet jutro, nie wiem jeszcze tego, ale być może wyjadę już jutro do roboty, bo strasznie im się palą, wszyscy chcą tutaj pracuj, tu przyjeżdżaj, tu natychmiast i tak dalej, więc będę jechał, ale jeszcze postaram się ten dzień, który mi został, jakoś wykorzystać. O, widzicie, tutaj jest korytowanie pod drogę. Ja chciałem tamtędy wjechać wcześniej, ale to nie jest możliwe. Także nie da się jak na razie. O, tutaj sprzęty stoją. Wszystko w porządku.
nic się nie dzieje. Jedziemy. No fajne tereny tutaj są, naprawdę bardzo ładne. Ale nie o tym wam chciałem powiedzieć, bo miałem nadzieję, że coś porobię albo tutaj właśnie, albo przy ciągnikach. No ale widzicie, no taka pogoda paskudna. Nie ma jak, no po prostu, nie wiem, w domu może coś. No ale w domu co ja mogę zrobić takiego, powiedzmy, co by puścić jako filmik taki typowo, czy traktorowy, może nie wiem, jakieś części, no ale... Może poszukam jakichś części, wam zrobię filmik jeszcze właśnie o tym, co do czego jest. O, to dobry pomysł, myślę, żebyście zobaczyli, pokażę wam parę ciekawostek takich, powiedzmy, w stylu na przykład części do Ursusa C325, C328, jakieś tam duperele powyciągam. Do Zetora 25, jakie są części do modelu T, do modelu N, A i do bociana modelu K, bo widzę, że rzeczywiście ludzie mają z tym problem i składają to po prostu na pałę, także nie patrząc po prostu co do czego, a potem bo tak mi powiedzieli, no to słuchajcie, no dlatego spróbuję to po prostu wam przybliżyć, pokażę te graty i taki filmik po prostu zrobię opisowy co do tych takich drobiazgów, które mi jeszcze zostały, żebyście wiedzieli co i jak. No i to właściwie tyle, no. Zobaczymy, co tam jeszcze się uda urodzić. Także następny filmik, mam nadzieję, że będzie trochę ciekawszy. I tyle. I zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Cześć!